Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Partnerem kanału jest Totalizator Sportowy, największy mecenas sportu i kultury od 65 lat w Polsce. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną Poszą. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Dzisiaj po prostu trzeba wygrać, inaczej ruszy maszyna medialna przeciwko Fernando Santoszowi. 3 punkty i myślę, że większość będzie zadowolona. Styl pewnie będzie mniej istotny, chociaż też pewnie roztrząsany w przyszłości. Panie trenerze, chciałem zapytać, bo w zasadzie Czesi niczym nas nie zaskoczyli. To znaczy, ja nawet mówiłem wcześniej w przedmeczowym live'ie, że będą chcieli nas zaatakować, dlatego że nas najsłabszą właśnie naszą stroną jest defensywa. Tu nawet Jan Bednarek mówił o tym, że w przodzie sobie poradzimy, natomiast musimy być maksymalnie skoncentrowani w tyłach. Czy to oznacza, że rzeczywiście, jak pan już obserwuje reprezentację Polski, że najwięcej pracy czeka nas właśnie w defensywie, w poprawie gry defensywnej i być może w szukaniu nowych personaliów tak naprawdę do tej defensywy. Dziękuję. Problemem nie była defensywa. Problemem była drużyna. Problemem była drużyna. Pierwsze dwie bramki to nie wina obrońców. Przy pierwszej bramce tak naprawdę zawodnik wchodzi za naższą linię i nikt nie zareagował. No, nawet 4 zawodników nie jest w stanie go powstrzymać. Druga bramka to strata piłki w linii środkowej boiska. Więc tak naprawdę mecz to nie jest linia defensywa środkowa i atak. Jako drużyna, jako kolektyw bardzo źle weszliśmy w mecz. Pierwsze 5-6 minut nie posiadaliśmy piłki, nie potrafiliśmy szybko zareagować, nie wygrywaliśmy pojedynków. Nic z tego nie potrafiliśmy. Jest to kolektywny problem, a nie sektor defensywny, który zagrał źle, a inni zagrali dobrze. Jak mogliśmy zagrać dobrze, jeżeli nigdy nie atakowaliśmy? Nigdy nie prowadziliśmy piłki, nie posiadaliśmy, nie przekazywaliśmy jej między sobą? No to może gdzieś drużyna nie zareagowała dobrze, ale jak wchodzimy na boisko, 11 zawodników musi pracować, żeby drużyna była silniejsza. Jeśli wszyscy dobrze będziemy pracować, nie będziemy mieć defensywnych problemów. Zawsze jak się przegrywa, to mówi się, że defensywa źle zagrała, jeśli wygrywamy mecze, to że atak dobrze zagrał. Myślę, że nie należy tak interpretować tego meczu, przynajmniej jeśli chodzi o moją filozofię, bo piłka nożna to gra totalna, więc trzeba spojrzeć na całość. I pierwsze to jest nasze podejście do gry. Musimy być silni. Ja niedawno też grałem z Czechami i wygrałem z Czechami i wydawało się to łatwe, ale tak nie było. Wiem, że jest to skomplikowana drużyna, wchodzą bardzo intensywnie w mecz, bardzo szybko chcą zdobywać piłki przy rzutach z autu, przy stałych fragmentach gry są bardzo silni i powinniśmy byli być skoncentrowani od początku i tego nie zrobiliśmy. I dlatego teraz, zgodnie z oczekiwaniami kibiców, musimy pokazać to, na co nas stać, kim jesteśmy i to, co jest charakterem tej polskiej drużyny. I ja grałem już przeciwko Polsce i wiem, jak dużo cierpiałem, konfrontując się właśnie z tą umiejętnością poświęcenia się. I oczywiście musimy to połączyć i mamy do tego zdolności, żeby posiadać piłkę, żeby prowadzić grę, nie przekazywać, nie tracić zbyt łatwo piłek. I jestem przekonany, że jutro zawodnicy w znakomity sposób odpowiedzą. Oni już nie mogą się doczekać, żeby wejść na boisko. I nie możemy myśleć, co się może wydarzyć. Po prostu musimy uwierzyć i wejść na boisko z wiarą, że jesteśmy w stanie zagrać wspaniały mecz przeciwko Albanii. I tak jak powiedziałem, Albanii, przykro mi, jesteście wspaniali, ale to my tutaj rządzimy. Trwa trening reprezentacji Albanii pod wodzą słynnego Silvinio, znanego lewego obrońcy m.in. FC Barcelona. To nie będzie łatwy przeciwnik, który się położy, tylko przeciwnik, który będzie walczył, gryzł trawę. Im też zależy na tym, żeby awansować do Mistrzostw Europy. Dla nich taki awans byłby niezwykłym krokiem milowym do rozwoju całej albańskiej piłki, bo dotąd grali nieźle, ale brakowało zawsze kropki nad i, czyli awansu.
To nie jest ten jakiś cel, który postawiła przede mną federacja, żeby się zakwalifikować. Oczywiście to jest cel sam sobie, cel niesłychanie trudny, ale wiemy, że droga do osiągnięcia tego celu nie jest łatwa. Oczywiście też wszyscy grający wiedzą, co przed nimi stoi. Nie ma tutaj półśrodków. Musimy się zakwalifikować. Musimy grać, musimy walczyć na murawie. I na tym zasadza się również duch, który teraz jest w zespole, bo jesteśmy reprezentacją narodu i przed nami jest również bardzo duża, na nas jest również bardzo duża odpowiedzialność. Powinniśmy oczywiście podjąć to wyzwanie. Wiemy, że to wyzwanie nie jest łatwe, nie należy do łatwych. To nie jest tylko cel, który wypływa z tego, co wyznaczyła nam federacja. Pan dobrze zauważył. Trochę nam brakowało wcześniej. Było trochę mankamentów. Tak pół punktu. No i trzeba zrobić rozrachunki. Trzeba baczyć na to, co się stało. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, a i tak się nie udało. No i wiemy, że to wyzwanie jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Z nami Jaromir Kruk, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna oraz Radio Rekord Kielce, przyjaciel kanału Cionu Poczak. Witam cię serdecznie, Jarku. Dzień dobry. Słuchaj, no przydałoby się to zwycięstwo dzisiaj, żeby poprawić humor polskim kibicom po naprawdę fatalnym meczu w Pradze. Rozumiem, że ze mną rozmawiasz, żeby troszeczkę optymizmu wlać w serca polskich kibiców i twoje. No to no, staram się wlać. Myślę, że w tym meczu reprezentacja Polski zagra dużo lepiej, zmobilizuje się i pokaże dobry futbol ofensywny. No trochę kibiców też będzie na stadionie, ludzie cały czas są duże oczekiwania, może nawet troszeczkę za duże, jeżeli biorąc pod uwagę umiejętności zawodników, aczkolwiek na pewno w Pradze reprezentacji Polscy zaprezentowali się poniżej tego, co potrafią. No i spodziewam się, że dzisiaj zagrają dobry mecz, wygrają i dalej będą się liczyć w walce o pierwsze miejsce w grupie, bo uważam, że taki jest cel, że trzeba zmazać tą plamę z Pragi i na pewno, jak to po polsku się mówi, trener Santos, który popełnił też trochę błędów personalnych, miał prawo takie błędy popełnić, bo to jego pierwszy mecz, poprawi coś nieco nieco w składzie i ta reprezentacja będzie z meczu na mecz prezentowała się coraz lepiej i dzisiaj wygra pewnie z Albanią. Wiemy, że Albańczycy to jest ambitny naród, byliśmy razem w Albanii, wiemy, że bardzo kochają swoją reprezentację i ci piłkarze naprawdę chcą umierać dla swojego kraju na boisku, to widać. Tak, to widać, że to jest w ogóle dobry zespół, tam jest dużo dobrych piłkarzy, mają fajny też sztab trenerski, Silvinho, był reprezentant Brazylii, trener, zawodnik Barcelony, jest pierwszym trenerem, Pablo Zabaleta, kolega Messiego z reprezentacji Argentyny, też utytułowany piłkarz, mistrz olimpijski, był zawodnik Manchesteru City, Doriva, legenda FC Porto, też utytułowany z reprezentacją Brazylii, także mają bardzo fajny sztab, widać, że mają duże ambicje, no ale ta Polska im staje często na drodze, no i musi tak zostać, ale na pewno spodziewam się, że Albańczycy coś tam pokażą, no myślę, że dzisiaj reprezentacja Polski będzie dominować. Zwycięstwo, chociaż trzeba powiedzieć, że okupione naprawdę dużą walką. Tak, na pewno po meczu w Czechach nie jest łatwo się podnieść po takim meczu. Dzisiaj pokazaliśmy, że możemy być kolektywem, możemy być drużyną. Jeden za drugiego dzisiaj walczył i chwała nam za to. Zdobywamy 3 punkty i to jest najważniejsze. Można powiedzieć, że w futbolu nie liczą się wrażenia artystyczne, bo te może jakoś super nie były, ale tak jak mówisz, Czesi też stracili dzisiaj punkty z Mołdawią. Zaskoczyło cię to? Nawet nie sprawdzałem, to ciekawostka, także no tak jak nie ma już swoich drużyn najwidoczniej i na każdego trzeba się tak samo przygotowywać, bo teraz nas czekają teoretycznie słabsze mecze, ale to nas nie może tutaj zwieść, musimy podejść tak jak do dzisiejszego meczu, jestem przekonany, że również w tych meczach wyjdziemy zwycięsko. Co wam powiedział Fernando Santos po tym spotkaniu, jak to wyglądało, ta odprawa końcowa, czy też gdzieś słowa od niego? Myślę, że na chłodno trener Santos nie ocenia, taki ma styl i gdzieś nie mówi, myślę, że dopiero później się wypowiada na konferencji czy gdzieś, także na pewno myślę, że my jako drużyna jesteśmy zadowoleni i tak jak powiedziałem, najważniejsze są 3 punkty, bo było takim ciosie i meczu jak w Czechach, najważniejsze jest to, jaka jest reakcja drużyny. Dzisiaj moim zdaniem była bardzo dobra i dopisujemy sobie 3 punkty i walczymy dalej.
Nie było widać braku Kamila Glika. Dla ciebie, ty też to tak oceniasz, swój występ z boiska? No, dla mnie było ważne, żeby wkomponować się w zespół. Wracałem do reprezentacji po dużej przerwie. W piątek ten mecz wyglądał jak wyglądał, było 0 punktów, więc myślę, że moje zadanie wykonałem dobrze i jestem zadowolony z 3 punktów. Pierwsze zgrupowanie pod wodzą Fernando Santosa. Jak oceniasz w ogóle współpracę z tym trenerem? Obserwowałem go z boku, niezwykle energetyczny, żył meczem i tak jakby grał z wami, to było chyba fajne. Jak to w ogóle? Znaczy, no oczywiście ja oceniam trenera Santosa po tym, co widziałem w tygodniu. Dzisiaj na ławkę za bardzo nie patrzyłem, więc na pewno wrażenia, jakie pan odniósł, są prawidłowe. Jak oceniasz to zgrupowanie w ogóle pierwsze pod wodzą Fernando Santosa? Jakby wyciąć ten mecz z Pragą, to rewelacyjnie, no ale ten mecz, nie mecz z Pragą, tylko w Pradze, ale ten mecz był, więc wiadomo, że pozostaje ich dosyć, bo ten wynik nie powinien i ten mecz w ogóle, to jak graliśmy, nie powinno nam się przydarzyć, ale sam początek i pierwsze zgrupowanie trenera oceniłbym bardzo pozytywnie, bo wydaje mi się, że zespół uwierzył w to, co trener nam proponuje. Dzisiaj było widać początki tej zmiany. Także wierzymy w to, że jest to dobra droga, żeby zrobić krok do przodu. Patrzyłem na trenera i bardzo energicznie reaguje przy linii bocznej, gra z wami. Jakby widać, że już w jakiś sposób stał się częścią tej drużyny. To jest fajne, patrząc na niego, jak z boku pracuje. Na pewno zaangażowania mu nie brakuje, emocji też nie widać było, jak bardzo był zły po meczu z Czechami. Dzisiaj na pewno troszkę ulgi, bo jest to jego pierwsze zwycięstwo z naszą reprezentacją, dla nas też, także możemy wyjechać z troszkę lepszymi nastrojami z tego zgrupowania. Z nami Filip Macuda, portal Wrocławskie Fakty. Witam Cię serdecznie, Filipie. Najważniejsze są 3 punkty, ale gra jak toporna była, tak jest. No była zdecydowanie bardzo toporna, to był trudny w odbiorze mecz. Na pewno ważne 3 punkty, cenne, czyste konto, tego też ostatnio brakowało. Natomiast to też pokazało jednak, ile czasu będzie wymagało, ile pracy będzie wymagało jednak, ile czasu po prostu i pracy przed Fernando Santosem, jeżeli chodzi o to reprezentację Polski. Myślę, że taki ostateczny jej kształt zobaczymy dopiero być może pod koniec tych eliminacji. Tak naprawdę nic się nie zmieniło od tego chęci lepszego stylu, od tej chęci. Ten styl jest taki, jaki był, a mam wrażenie, że nawet, nie wiem, no nic specjalnego nie widzimy innego, prawda? Więc być może ta kadra ma taki potencjał. Żartowaliśmy w gronie przyjaciół, że być może po prostu my jesteśmy taką drugą ligą europejską. Po prostu wyżej pewnych spraw nie podskoczymy, bez względu na to, kto by tę reprezentację nie prowadził. No dzisiaj przede wszystkim warto skupić się nad tym, co zrobiło różnicę, w zasadzie kto zrobił różnicę, czyli Karol Świderski. Taki piłkarz, który w klubie może mieć gorszy moment, ale w kadrze nigdy nie zawodzi. To prawda. I myślę, że to jest warte podkreślenia i po prostu jeżeli z czegoś możemy tutaj coś dobrego wyciągnąć, to jednak z występu Karola Świderskiego. Natomiast tak jak powiedziałeś, to nasz potencjał jest jednak ograniczony. Myślę, że ta kadra będzie robiła kroki do przodu, będzie się rozwijała, natomiast to będzie bardzo mozolny, bardzo powolny proces i nie spodziewam się jakby, że w kolejnych meczach za Fernando Santosa to będzie taki właśnie dużo lepszy obraz tej reprezentacji. Myślę, że to będzie dużo, dużo jednak pracy wymagało. Jesteśmy po pierwszym zgrupowaniu pod wodzą Fernando Santosa. Porażka i zwycięstwo. Generalnie rzecz ujmując, mecz z Albanią piękny nie był, ale 3 punkty są ważne, bo w futbolu nie liczy się wrażenie artystyczne, tylko końcowy wynik i punkty. A te na szczęście są. Mężem opatrznościowym reprezentacji oczywiście Karol Świderski, który po raz kolejny pokazuje, że w reprezentacji potrafi zwycięskim. Po tym zgrupowaniu może się czuć także Bartosz Salamon, który godnie zastąpił Kamila Glika w linii defensywnej. W drugim meczu przegranymi wydawało się, że będzie chociażby Karol Linetti, ale w drugim meczu zagrał całkiem dobrze. Pierwsze zwycięstwo pod wodzą Fernando Santosa wiosny nie czyni, ale to może być taka dobra jaskółka. Dziękujemy bardzo. Widzimy się w Mołdawii na kolejnych wyjazdach z reprezentacją Polski. Do zobaczenia w kanale Cioną po oczach. Subskrybujcie i lajkujcie. Salut. Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Partnerem kanału jest Totalizator Sportowy, największy mecenas sportu i kultury od 65 lat.
Polsce. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną Poszło. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący.